Kugiel, znany inaczej jako babka ziemniaczana, to potrawa, którą zna prawdopodobnie każdy mieszkaniec Radoszyc. Jest to wizytówka gminy serwowana na niemal wszystkich dużych wydarzeniach i festynach. Samorządowcy pragną swoją potrawę przedstawić na świętokrzyskim festiwalu smaków, który odbędzie się w dniach 22-23 maja w Tokarni. Zapowiadają także święto zadedykowane regionalnej potrawie. Potrawa ta na samym początku to jest potrawa stricte żydowska. Ona była w kształcie kuli, to była babka w kształcie kuli, która składała się z mąki, z jajek i z gęsiny, dlatego że oni nie jedzą mięsa wieprzowego. Następnie nasi mieszkańcy podpatrzyli i przerobili tą babkę. Z mąki zrobili ziemniaki, z ziemniaków zrobili wieprzowinę i w ten oto sposób mamy piękną naszą regionalną potrawę. Oprócz Radoszyc tradycyjnego kugla przygotowuje się również w Czermnie, Przedbożu, Końskich, a nawet w powiecie piotrkowskim i w Bełchatowie. Jednak tam kiedyś nazywano go ciulinem. Z potrawą wiąże się wiele zwyczajów. Przed laty w święta przygotowywano kugiel w domu, po czym wszyscy mieszkańcy miejscowości zanosili go do pobliskiej piekarni, gdzie piekł się do rana. Następnego dnia po rezurekcji lub pasterce odbierano wyrób i ciepły spożywano na śniadanie przy wspólnym stole. Do przygotowania kugla potrzebujemy 8 kg ziemniaków, mięso wieprzowe, golonkę i 2 kg żeberek lub nóżek, 25 dekagram cebuli, 200 ml mleka, sól, pieprz oraz olej. A jak go przygotować? Tradycyjny radoszycki kugiel wykonujemy z tarciny ziemniaczanej, mięsa wieprzowego, doprawiamy pieprzem i solą. Oczywiście wiadomo, ziemniaczki obieramy, trzemy na tarce drobniutko, dodajemy cebulę, którą też trzemy, zaprawiamy całą tarcinę pieprzem, solą, i wlewamy do gara nasmarowanego smalcem. Oczywiście warstwowo przekładamy mięso, najlepiej jeśli to jest mięso wieprzowe, ale w kilku gatunkach, czyli po prostu może to być golonka, może to być żeberko i do tego na przykład jeszcze łopatka, tak jak dzisiaj to wykonywaliśmy. Po wlaniu tego wszystkiego do gara przykrywamy folią, wstawiamy do piekarnika na kilka godzin, w wysoką temperaturę, później temperaturę zmniejszamy i oczywiście po kilku godzinach mamy gotowy kugiel. Kugiel serwowany jest m.in. na gminnych wydarzeniach, takich jak festyn Radoszyczanie dzieciom. Przygotowywany jest także dla pątników powracających z Częstochowy. W dniach 22-23 maja przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach wraz z gospodyniami wiejskimi z terenu gminy udadzą się na świętokrzyski festiwal smaków, by zaprezentować regionalne danie. Wraz z kuglem zostaną na tę okazję przygotowane również babeczki oraz chleb na zakwasie. Włodarze Radoszyc zapowiadają także organizację gminnego święta związanego właśnie z kuglem. My właśnie z taką potrawą regionalną, czyli naszym kuglem, chcemy zająć miejsce i chcemy zarazić mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Oczywiście, szanowni państwo, kugiel chcemy też uhonorować z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, że towarzyszy nam długie lata, pewnie niebawem podamy informację, że chcemy zrobić również w gminie w Radoszycach święto kugla. Termin wydarzenia zapowiedzianego przez burmistrza Radoszyc wstępnie planowany jest na koniec sierpnia bądź początek września. Warto dodać, że kilka lat temu radoszycki kugiel zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na świętokrzyską potrawę świąteczną, a także drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego Pokaż Język.